Dzisiaj wcielę się w rolę bossa i to ja będę rozdawał karty. Moi klanowicze z teamu DeFRL Team zawalczą o ofertę 170 gemów. Rywalizują ze sobą na czterech różnych mapach i na każdej z nich zagrają innym zadymiarzem. A boss Albatros, czyli ja, będę strzelał do nich z różnych miejsc na różnych mapach. Osoba, która przetrwa najwięcej razy i najdłużej w ciągu czterech map, wygrywa ofertę. Tak samo jak wygrywają te dwie osoby z poprzedniego odcinka ofertę 30 gemów. Gratuluję, odezwijcie się na mój e-mail. Pamiętajcie, że wy też możecie dołączyć do mojego teamu DeFRL Team. Sklep Pixi z pewnością już znacie, link do niego znajdziecie w opisie. Zapraszam, a teraz zaczynajmy. Pierwsza mapa nazywa się Tick Trap. Klanowicze chowają się w pięciu różnych krzakach. Mogą wybrać tylko raz krzak i już więcej ani razu nie mogą poruszyć się podczas meczu. Tiki chowają się po krzakach, my z Szakiem idziemy na drugą stronę. Ja już nie widzę, gdzie są klanowicze. Szaku rozwala teraz skrzyneczki, żeby mój damage był większy. Okej, dziękuję. Macie jeszcze 5 sekund dosłownie i zaczynam szukać. 3, 2, 1, szukam! Czy ktoś dostanie? O! Dwie osoby naraz, trzy osoby naraz zdjęte! Co się dzieje? Zostało 7 osób. 3, 2, 1, szukam! Poszła strzała. Oj, Meganka, przykro mi, moja kochana. I uwaga, zostało 6 zadymiarzy. Oczywiście z nami, więc 4 na mapie. Szukam! Może z tej strony ktoś jest? O! Pusty strzał. No dobra, jeszcze raz. No to może tutaj koło teleportu. 3, 2, 1, leci! Tak jest, bot dostał. Zostały 3 osoby. Niech każdy się schowa w innym krzaku, proszę. Macie 5 sekund. Raz, 2, 3, 4, 5. Szukam. Okej, nikogo tu nie było. Raz, 2, 3, 4, 5. Leci. Też nikt nie dostał? Ciekawe. To czyli ktoś tutaj musi być. Uwaga, szukam. Tak jest, Janek dostał i została jedna osoba. Kto to jest? El Primo, zwycięzcą w pierwszej mapie. Gratuluję, zdobywasz 3 punkty. Druga mapa nazywa się Diamond Prison. Klanowicze grają postacią Eve i muszą uciec przed moim strzałem. Zaczynamy. Szaku oczywiście pomaga mi otworzyć skrzyneczki, więc gra Frankiem, a klanowicze niech już uciekają do przodu. Mam już 16 power cubesów. Lecę, jestem na środeczku i... No, biegajcie, bo trafię kogoś. Okej. Okay. O! Uwaga, ult! Czy ktoś dostanie? Nikt nie dostał. Boom! 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 A co jest? Tak szybko padacie? Dobra, zostały 3 osoby. Będę teraz auto-aimował troszeczkę. Zobaczymy, czy uda mi się kogoś trafić w auto-aim. Boom! Przykro mi, Kuba, dostałeś. Zostały 2 osoby. Teraz ja tylko i wyłącznie auto-aimuję. Kogo trafię, to trafię. Dobra, moja postać, widzę się ewidentnie. O! Mamy zwycięzcę! Janek zwycięzcą drugiej mapy. Gratulacje. Nieźle. Trzecią mapą jest Labirynt Mortisa. Gra polega na tym, że uczestnicy muszą dobiec przez labirynt do strefy bezpieczeństwa, w której ja stoję razem z Szakiem i nie mogą się dać ustrzelić. Osoba, która pierwsza dobiegnie, zdobywa 3 punkty, druga 2 punkty, trzecia 1 punkt. Lecimy. Szaku jest oczywiście moją tarczą. Mortisy, możecie biec! Jazda! Uwaga, strzelamy na ślepo. Czy tam ktoś jest? Woo! Nikogo nie było, okej. Okay. Kolejny. Ciu! Też się dostał. No nieźle. Biegną ziomeczki. Teraz. O! El Primo niestety. Mamy od dołu też jednego wariacika. Skradają się Mortisy. Nie trafiłem. O! Tutaj taktycznie chłopaki grają, ale chyba... No niestety. Fire dostał. Dobra. Przewidział to, że w niego strzelę. Janek! O! Ale zrobił zwód. Siema, Shadow! Dobrze wyczuł. Wyczuł pismo nosem. Co robią uniki Mortisy, to nie mam pytań. Dobra, niestety, ała. Shadow pierwsze, 3 punkty. Siema, Megana. Nie udało się biednej dobiec. Drugi jest Janek i mamy u góry dwóch wariatów. Czy ktoś dostał? Tak, dostał bot jeden, więc kto tam został u góry? Proszę podejść, panie Mortisie. Wiktor, Wiktor, trzecie miejsce. Gratulacje. GG! Dobry mecz, panowie. Zanim zagramy ostatnią mapę, czas podliczyć punkty. Janek 6 punktów,
Shadow 6 punktów, Victor 3 punkty. Więc tak wygląda czołówka, zobaczymy jak im pójdzie w ostatniej rundzie. Ostatnia runda nazywa się Max Runners. Każdy z graczy gra postacią Max i biega po zielonym polu. Muszą uciekać przed moim ultimate atakiem. Lecimy. Okej, Szaku, rozwalamy skrzyneczki. Dobra. O, okej. Mi chyba już tyle starczy, żeby pokonać Max. Uwaga, Maxy! Biegajcie, bo Farel będzie strzelał. 3, 2, 1, leci pierwszy strzał! O! Shadow dostał! Chłop, który miał koszulkę lidera, 6 punktów, ale pech! Lecimy dalej, bum! O, Victor wyeliminowany i Meganka! No nie mam pytań! Lecimy dalej, bum! Janek! Czołówka! Też dostał! Co się dzieje? Lecimy dalej, bum! Okej. Okay. Poleciał ult, bot, jeden. Szaku, lecz się, bo tutaj ledwo to idzie. Prawie padasz, uwaga, strzelamy, bum! Dostał El Primo, czyli El Primo trzecie miejsce. Nie, nie atakujemy się, nie atakujemy się. Proszę poczekać. To ja może cofnę się dalej, żebym was nie widział. Uwaga, leci strzał. Dostał! Nie mam pytań! Nie mam pytań! Czyli Fire, pierwsze miejsce. Nice! GG. Niestety ostatnia runda nie wyłoniła zwycięzcy. Janek z Shadowem nawzajem strzelają w siebie i nie mogą się zabić. Nabijają sobie w ten czas ulta i muszą zniszczyć przeciwnikowi skrzynki. Osoba, która zniszczy przeciwnikowi skrzynki jako pierwsza, wygrywa. Lecimy. Zaczynamy, moi drodzy, wielki finał. Napiszcie w komentarzu, jak myślicie, kto wygra. Czy Janek, czy Shadow? Ja idę od razu się wyłożyć. Chłopaki już w siebie strzelają. Kto pierwszy z nich nabije ulta? Za chwileczkę wszystko się okaże. Okej, okay, śledzimy Janka. Dobra, Shadow nabił pierwszy ulta. Staje w linii prostej i strzela w skrzynię. Czy trafi? Tak jest! Idealnie trafił cztery skrzynki. Janek, lecz się, bo zaraz padniesz. Niestety, dobra. Okej. Okay. O, Shadow nabił kolejnego ulta i uwaga! Czy trafi? Idealnie trafił, zbił 4 power cubesy. Super. 4 punkty dla Shadowa. Janek niestety nie może sobie poradzić. Okej, okay, trafił raz. Prawie, że drugi. No. Czy Janek się jeszcze odegra w tej rundzie? Co się dzieje? Dobra. Janek nabił ulta. Strzela w skrzynki Shadow. Okej, okay, trafił 4 skrzynie. Czy uda się Jankowi jeszcze wyrównać? Dobrze, Shadow nabił kolejnego ulta. Czy pamięta, w które skrzynki strzelał? Pamięta. I uwaga, poszedł strzał. Okej, okay, 900 życia tylko Janek ma. Uważaj, Janek, nie padnij. I uwaga, Shadow chyba to wygra. Tak jest, moi kochani, brawo, brawo w komentarzach dla Shadowa. Shadow wygrywa pierwszą edycję jednego z 10 zadymiarzy u Farela. Pięknie. Gratuluję, zgarnia oczywiście gemy. Brawo, brawo, moi drodzy, napiszcie w komentarzu brawo dla Shadowa. No, tutaj chłop zrobił dobrą robotę, brawo. GG! Shadow zgarnia, moi kochani, ode mnie 170 gemów, czyli ofertę za 60 zł. Podobał ci się dzisiejszy odcinek? Zostaw łapkę w górę, a ja przygotuję kolejne mapy, na których będą moi klanowicze rywalizowali między sobą o gemy. Nie zapomnijcie wbijać do sklepu Pixi, link znajdziecie do niego w opisie. Zapraszam, a my widzimy się w kolejnym odcinku w Zadymiarze. Trzymajcie się, hej!